Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. 8 marca był konkurs z okazji Dnia Kobiet i chciałam ogłosić wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, jestem pod wrażeniem umiejętności literackich tutaj wielu osób, także dziękuję, gratuluję. I tadam, ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce Betty 1972 Names. Gratuluję. Drugie miejsce Dorak 8 i trzecie miejsce Krzysztof Raczyński chyba, mam nadzieję, bo tutaj jakoś niewyraźnie mam zapisane, ale chyba Krzysztof Raczyński. To są moim zdaniem najlepsze w cudzysłowie wierszyki. Wierszyki czy tam historyjki. Ale ogólnie wszystkie mi się bardzo podobały, także dziękuję, gratuluję. Bardzo proszę te osoby o kontakt na mail. Mail jest podany w opisie filmu. Ok, po odbiór nagród. I dzisiaj, moi drodzy, tytuł czytania zaproponowany przez jedną z pań słuchaczek, ale tym razem nie przez panią Miszka K., tylko inną panią. Niestety nie pamiętam imienia. Jak postrzegacie płeć przeciwna? Dzisiaj jest 11 marca i 11 kart jest z tego, co pamiętam, także może będzie ciekawie. Układ numer 1, wsłuchiwanie się i piryt. Układ numer 2, oczyszczanie i fuksyt naturalny. Układ numer 3, działanie. I agat mszysty. Jeżeli trzeba więcej czasu, zatrzymujcie film. Ja będę już powoli zaczynać od 1. Witam bardzo serdecznie. Układ numer 1. Jak postrzegacie płeć przeciwna? Czów. Take the lead. Może zaczniemy od tych większych kart. Co tutaj jest większe? Choice. Free will, courage, will, power, change. Jako osobę odważną. Możliwe, że też jakiś wybór przed wami, bo choice oznacza wybór i trzeba zmobilizować siłę woli do wyboru, jakie... A dama losu 21, parot, listen intently to understand, trójka buław, jakieś polepszenie się dla was zapowiada. Otala. Stingray, płaszczka. Fox. House of Flowers. I przyciąganie. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. Niektórzy z was potrafią się radować chwilą obecną, niektórzy z was potrzebują to zrobić, być tu i teraz, czyli dla niektórych bycie jest taka zachęta, żeby być tu i teraz, bo dzięki temu będziecie mogli sprawniej osiągać swoje marzenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wyglądacie na osobę niezależną, znaczy... Płeć przeciwna was postrzega jako osobę niezależną, tej gweli trójka buław i odważną. Tutaj jest ten choice i tu jest odwaga. Odwaga. Być może nie boicie się podejmować zmian, czyli jesteście skłonni do ryzyka i podejmowania zmian, bo jest zmiana. Listen intently to understand. Niektórzy może są dobrymi słuchaczami i tak was płeć przeciwna odbiera, a dla niektórych może to być rada, żeby być lepszym słuchaczem, tak? W zależności od osoby. Nie za bardzo gdzie tą kartę położyć, żeby tutaj wszystko było ujęte, to ją tu położę. Czów.
Być może jako osobę prawdomówną. Stingray, zobaczymy. Może być elastyczność na przykład. Stingray w tej płaszce, czyli umiejętność dostosowywania się do każdej sytuacji, elastyczność. Foxie, no może być spryt, inteligencja, albo na przykład wiara w dobry los. Zobaczymy, jaki wymiar będzie miał ten Fox. No jakieś polepszenie w waszym życiu widać. O talii zobaczymy i dama szczęścia, tak? Tutaj u góry. Co też jakoś mi się kojarzy z podejmowaniem ryzyka, tak samo jak tutaj ta odwaga. Że jesteście osobą skłonną do podejmowania ryzyka. Natomiast czasami ta dama szczęścia właśnie, ona może mieć różny wymiar. Czasami to może być nadmierne poleganie na losie albo na kartach. Może też, ponieważ tam jest trzynastka, może też jesteście osobami przesądnymi na przykład. Także różnie czytanie jest ogólne. Trzeba tutaj dolosować. Każdy może mieć tutaj trochę król monet. Niech będzie. Czyli jako osobę stabilną, operatywną, solidną, być może przedsiębiorczą. Czyli pozytywnie, tak? Król monet. Uziemienie, bezpieczeństwo. Właśnie jest tutaj ten aspekt bezpieczeństwa w Otali też. Możliwe, że dla was jest ważne bezpieczeństwo, w tym na przykład bezpieczeństwo finansowe. Możliwe, że dobrze sobie radzicie w kwestiach materialnych. Możliwe, że jesteście mocno uziemieni właśnie. Bo skoro tu jest radowanie się chwilą obecną i król monet, to wielu z was potrafi być tu i teraz. I wielu z was wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, być osobami takimi stabilnymi, mocno uziemionymi. Król kielichów, król monet, to tak jakbyście i równowagę emocjonalną mieli. Jako osobę uczuciową was płeć przeciwna postrzega lojalną, odważną i taką zrównoważoną emocjonalnie. Listen intently to understand. Wielu z was to może dobrzy słuchacze. Potraficie wysłuchać innych. Aha, ale jakieś tutaj uzdrowienie dla was też jest konieczne, ponieważ czytanie jest ogólne, to może to nie będzie pasować do wszystkich, ale widać jakieś wylane mleko, czy jakieś poczucie braku i brak równowagi. I brak równowagi i może niektórzy z was to biorcy i tak was płeć przeciwna postrzega lub wielu z was, tutaj oczywiście każdy inaczej, bo jest ogólne czytanie, może być w jakimś poczuciu braku i płeć przeciwna może jakby to widzieć, że jakby robicie wrażenie osoby, której czegoś brakuje. Może wychodzicie z poczucia właśnie braku tutaj w tej piątce kielichów. Jakaś tutaj nierównowaga emocjonalna jest. Trochę to przeczy temu. Być może tu są jakieś dwie grupy osób na przykład. Jedni z was to osoby zrównoważone emocjonalnie i takie mocno stąpające po ziemi, a inni jeszcze jakieś tutaj problemy emocjonalne mogą mieć. Może być tak, bo trochę to przeczy temu. Trochę to przeczy temu, więc mogą tutaj być jakieś dwie grupy osób dla tych, którzy czują, że jakby problemy emocjonalne już mają za sobą i żadnego poczucia bólu, straty, żalu, czy tam poczucia braku nie mają, to wtedy jesteście tu tą grupą osób i tak jesteście odbierani. Inni mogą być tak odbierani. A dama szczęścia, czyli niektórzy z was tutaj mogą mieć jakieś problemy emocjonalne, jakiś brak równowagi emocjonalnej, inni nie, wręcz przeciwnie. Dama szczęścia, aha, no część z was jakieś lęki jeszcze ma w tej damie szczęścia.
Część z was tutaj z diabeł ósemka mieczy, czy no, za bardzo siedzicie w głowie. Może niektórzy potrzebują przepracować rolę ofiary, z roli ofiary wyjść. Inni po prostu z głowy wyjść, tak? I tutaj być może ten diabeł i ta ósemka mieczy i tutaj te problemy emocjonalne, to wszystko będzie powiązane, więc część z was tak jakby jeszcze wymagała uzdrowienia emocjonalnego, a część z was nie. Tutaj jakby dwie grupy osób są. Stingray. No wielu z was właśnie tam jest tam ósemka mieczy, jakieś lęki ma i kontrolujecie się wskutek jakichś podświadomych lęków i brak wam zaufania i wiary. Brak wam zaufania i wiary. Ale nie wszyscy, bo tu jest właśnie, mam wrażenie, że dwie grupy osób. Że jedni stabilni, uziemieni, z równowagą emocjonalną, a inni jeszcze w jakichś problemach. To w zależności jak czujecie, co do was pasuje. I've take the lead. Wielu z was to mogą być też perfekcjoniści tutaj. Osoby mocno skupione na pracy. Ale jest właśnie aspekt braku zaufania. Braku zaufania, bo jest dziewiątka buław. I ten arcykapłan w odwrocie. Ale to pewnie nie wszystkich dotyczy, bo to jest ogólne czytanie. Ale niektórzy z was są odbierani jako osoby mało ufne przez płeć przeciwną. Czyli niektórzy z was są odbierani przez płeć przeciwną jako osoby stabilne emocjonalnie, prawdomówne i odważne, a niektórzy z was, chociaż w zasadzie jedno drugiego nie wyklucza, możecie mieć jakieś przejściowe problemy tu emocjonalne, ale możemy przyjąć, że to są po prostu dwie grupy osób. Niektóre są postrzegane jako stabilne emocjonalnie, prawdomówne, lojalne, a inne są postrzegane jako osoby z problemami emocjonalnymi. Piątka kielichów, nieufające i lękliwe. Przyciąganie. No właśnie, poprzez pełne radowanie się, to będzie bardziej dla was rada, dla wielu z was to będzie rada. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się chwilą obecną, a tutaj widać brak radości. Niektórzy z was, na przykład, nie chcą być sami, nie chcą być singlami. I to, że są singlami, jakby no, czują się nieszczęśliwi, tak? Czują się nieszczęśliwi. Inni za bardzo siedzą w głowie, kontrolują ósemka mieczy, co was okrada z takiej radości wewnętrznej. Więc równie dobrze ten król monet i ten król kielichów to może być dla was zachęta do uziemiania się i przywracania się do równowagi emocjonalnej tutaj, ok? Tutaj jakby była zachęta dla was, żeby się uziemiać, być tu i teraz, radować się w danym momencie, cieszyć się chwilą. Bo być może macie z tym problem troszkę i płeć przeciwna to widzi. Również jak chcecie przyciągnąć właśnie tą płeć przeciwną, to dobrze by było właśnie być tu i teraz, tak? Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się o chwilę obecną. Także bardzo możliwe, że ten król monet na tej prawdzie, to chodzi o to, że tą prawdę trzeba zobaczyć, że trzeba się przejrzeć w swoim lustrze i zobaczyć, że to uziemienie tutaj i ta równowaga jest konieczna, emocjonalna, że trzeba do tej równowagi się tutaj doprowadzić. Jakieś polepszenie już tu widać u was? Czego dotyczy to polepszenie?
No właśnie, jakaś może tendencja do przyspieszania spraw, jakaś może tendencja do wybuchów emocjonalnych, impulsywności. Inni z kolei może za bardzo właśnie w głowie siedzący, analizujący. I to tak wygląda, jakby wielu z was nie zachowywało się spontanicznie. Właśnie, przyciągasz romantyczną miłość poprzez radowanie się chwilą obecną. To tak, jakby była dla was rada być bardziej spontanicznymi, być bardziej tu i teraz, bo wielu z was ma tendencję do uciekania do głowy, niesłuchania intuicji, nadmiernego analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze. I brak spontaniczności, ale w kwestii tego braku spontaniczności to jakieś polepszenie jest już widoczne tutaj, skoro jest karta polepszenie Fox. Ogólnie myślę, że z natury jesteście osobami uczuciowymi, lojalnymi, macie duży potencjał, ale być może jakaś tutaj jest sprawa z dzieciństwa, czy jakieś lęki, właśnie jakieś lęki tutaj widać, Fox. Tak, no. Brak równowagi emocjonalnej. Wielu z was jeszcze ma brak równowagi emocjonalnej. As kielichów w odwrocie, szóstka monet w odwrocie, piątka kielichów, może być jakieś rozczarowanie. No, jakieś problemy emocjonalne tu są. Być może w Foksie próbujecie unikać jakby pracy nad sobą w tym zakresie. Wielu z was właśnie potrzebuje zawierzyć w dobry los, zaufać. House of Flowers. Król Buław. No ale też z drugiej strony odwaga, przedsiębiorczość. Niektórzy z was w jakiś sposób są niedostępni emocjonalnie, aktualnie. Kontrolujecie się mocno. Ale ogólnie z natury jesteście osobami z dużym potencjałem. No, król buław, król monet, król kielichów, aż trzy króle tutaj. I myślę, że potraficie walczyć o swoje. Chyba, że w tej piątce buław jakąś tutaj skłonność do konfliktów, bo też jest ta dziewiątka buław, że być może wielu z was w jakiś sposób rywalizuje z innymi i tak jesteście postrzegani. Albo jesteście postrzegani jako osoba nieufna, zazdrosna. Niektórzy mogą być tak postrzegani, nieufna, zazdrosna. Niektórzy jako osoba dominująca, kontrolująca. Otala. Tak, i tutaj jest jakiś aspekt rozczarowania, bo kimś jesteście zafascynowani. Ogólnie macie silną osobowość. Ogólnie macie silną osobowość, tak jesteście postrzegani. Ale nie wiem, czy wam się przydarzył jakiś zawód miłosny, bo czy coś pokutuje z dzieciństwa, tam jest ta ósemka mieczy. Na pewno potrzebujecie z głowy wyjść i uziemić się. Przeciągasz romantyczną miłość poprzez radowanie się chwilą obecną. I tutaj mag. Wielu z was może być twórcami, możecie właśnie być taką osobą z silną osobowością, która potrafi dążyć do swoich celów, tak? Tam była ta odwaga. Tylko coś tutaj jest na rzeczy z tymi lękami i brakiem równowagi emocjonalnej. Już te sprawy się polepszają. Już te sprawy się polepszają. Zachęta do uziemiania się, bycia tu i teraz. I tak mi się wydaje, że z jednej strony tam u góry ten król monet i król kielichów to może być podkreślenie waszego potencjału, z drugiej strony to może być zachęta właśnie do uziemiania się i uzyskania tej równowagi emocjonalnej, bo jeszcze tej równowagi emocjonalnej tutaj wielu z was nie ma, tak? Moi drodzy, możemy zobaczyć sobie jeszcze w czarmsach.
A, jak was postrzega? No, wiele z was, bo tutaj w większości kobiety oglądają, noszą buty na wysokich obcasach, czyli kobiecość, tak? Kobiecość. Wiewiórka, wieża. Wieża raczej mówi o tym, że jest potrzeba przebudzenia dla was zmian, przebudowy jakichś starych struktur, a wiewiórka może zachęcać, awantura znowu się rozpętała nade mną. Nie chcę już komentować, co było w nocy, bo jakby pomińmy to. Zobaczymy sobie, co w tej wiewiórce. Dobrze. Królowa była w Królów. No jest ten aspekt, moi drodzy, że wy przez tą płeć przeciwną jesteście jednak tutaj w większości przypadków postrzegani jako osoba rzeczywiście piękna, seksowna, tak? Piękna, seksowna, urocza, ponętna i tak dalej, ale też wybrzmiewa tutaj ten aspekt chęci podporządkowywania sobie tej płci przeciwnej, zazdrości, zaborczości, więc myślę, że temu wielu z was się potrzebuje przyjrzeć, bo macie silną osobowość, ale też no to idzie w tym kierunku, że w tych relacjach z płcią przeciwną macie tendencję do zaborczości i chcecie, żeby ta druga osoba się wam podporządkowywała, więc ta wywiórka z tą królową buław w odwrocie mówi o tym, że troszeczkę macie z tym problemy i potrzebujecie w tej wywiórce właśnie więcej zabawy i spontaniczności wprowadzić w swoje życie w relacjach z płcią przeciwną, a mniej tej kontroli, wie? Taka jest tutaj dla was rada przy okazji. Małpa właśnie. Małpa to samo co wiewiórka. Taka zachęta do korzystania z życia w większym stopniu. I z tą wiewiórką właśnie zabawa, spontaniczność. To jest dla was wskazane w tych kontaktach z płcią przeciwną. Bycie tu i teraz, zabawa, spontaniczność. Ale ogólnie inspirujecie tą płeć przeciwną do działań, do zmian, inspire. Warrior, no właśnie, pasuje, warrior. Tutaj jest ta odwaga, ten koń. Koń jest właśnie powiązany z odwagą. Czyli macie tego wojownika w sobie, jesteście odważni. Wielu z was to wojownicy z natury. I co ciekawe, siła woli, a tu też jest ta siła woli. Także jesteście osobą silną osobowością z dużą siłą woli, natomiast wymagacie uzdrowienia emocjonalnego w jakimś sensie, tak? Wymagacie uzdrowienia emocjonalnego i właśnie jesteście odważni, wierzycie w siebie w dużym stopniu. Odwaga, wiara w siebie, to są wasze cechy, tak jesteście odbierani, gwiazda. Ta gwiazda przy okazji, ponieważ to był arcykapłan w odwrocie, no może być taką wskazówką, żeby jeszcze bardziej wierzyć w siebie, czy niektórzy może jeszcze właśnie potrzebują bardziej uwierzyć w siebie i może też chodzić o zaufanie, bo tu wybrzmiewa aspekt jakichś lęków i braku zaufania, że jeszcze nad tym potrzebujecie popracować w tych kontaktach z płcią przeciwną. Ale generalnie jesteście postrzegani jako osoba atrakcyjna i z silną osobowością. Dajcie zwać. Ja jestem niewyspana, bo no, działo się to, co się działo. Może nie będę opowiadać nade mną w noc. Daruję sobie. Także dajcie znać ci, którzy mają ochotę i do następnego razu, moi drodzy. Cześć. I witam bardzo serdecznie. Układ numer 2, oczyszczanie, fukset naturalny. Jak wy jesteście postrzegani przed gentleness, a tu z kolei łagodność. Przeciwieństwo do jedynki. Chyba jesteście przeciwieństwem do jedynki.
do układu numer jeden łagodność, ale też jakieś lęki macie. Refusing to see, dwójka mieczy. Weźmiemy sobie nadzieja, wsparcie, miracle, spirituality. No, możecie być odbierani przez płeć przeciwną jako osoby uduchowione, faith. Jakiejś pomocy wymagacie, pozwól, by przyjaciele ci pomogli, poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. Tu jeszcze mamy wyrocznie wizji 44. Możemy to położyć koło tego, to jakoś powiązane musi być. Łagodność, harmonia, piękno, faith. Decyzja należy do ciebie, Rajdo. Yeah, no, dare to be different. No, wielu z was może być postrzegani jako osoby oryginalne. Dla innych to będzie zachęta, żeby uwierzyć w siebie, w swoją indywidualność i być sobą. Także tutaj wybrzmiewa, bo tu znowu Red Garden. Swoboda, piękno, naturalność. To pasuje tutaj do tych pierwszych dwóch kart. Jakiś taki wdzięk. Dużo wdzięku, łagodności i harmonii. Takie przeciwieństwo do układu numer jeden. Aczkolwiek w jedynce też był koń, horse. Zobaczymy, w jakim wymiarze tutaj jest ten horse, hiena. I stars. Także bardzo ładnie, ogólnie na pierwszy rzut oka, bardzo ładnie jesteście postrzegani jako osoba uduchowiona, pełna nadziei, swobodna, naturalna, pełna wdzięku, naturalności i łagodności. Natomiast tu widać jakieś lęki i poproś inne osoby o wsparcie i zaakceptuj, tak jakbyście wymagali jakiejś pomocy. W rajdo zobaczymy. Od razu dolosujmy. Taka zupełnie inna energia widoczna niż w jeden, bo w jeden była dominacja, chęć podporządkowywania sobie, nieufność, a tu właśnie tak jakby więcej nadziei, naturalności, harmonii i zaufania niż w jeden. Zobaczmy, co będzie na trójce. Gwiazda. To znaczy tak, wielu z was właśnie idzie w kierunku tej łagodności. Jakby przechodzicie transformację w kierunku bycia bardziej łagodnymi. Śmierć, gwiazda w odwrocie. Jeszcze troszeczkę wam brakuje wiary w siebie. Niektórzy z was mogą być postrzegani jako osoby nieśmiałe tutaj. Takie delikatne, subtelne, podatne na zranienie i nieśmiałe i ostrożne. Także jeszcze wam troszeczkę wiary w siebie brakuje i możecie też wymagać uzdrowienia. Bardziej chyba chodzi o wiarę w siebie. Tak przeczuwam, że może być łagodność, nieśmiałość, że wam potrzeba więcej wiary w siebie. 44. A, też była ósemka mieczy na jedynce. Czyli jakieś lęki macie tutaj. Ósemka mieczy, dwójka mieczy. I albo tych lęków sobie nie dostrzegacie, albo faktycznie ich nie widzicie, albo nie chcecie uznać, że one są. Refusing to see. Tak jakbyście nie chcieli ich zobaczyć i zaakceptować może. Aha, ale u was, moi drodzy, na tej dwójce, tak, brak zaufania. I tutaj jakieś zaufanie do kogoś straciliście, w miłości i w sprawach miłosnych straciliście zaufanie, moi drodzy. Coś się wydarzyło.
Coś się wydarzyło, wieża, w waszym życiu trudnego. Natomiast jednocześnie ta wieża i śmierć mówią, że jesteście w procesie transformacji lęków i powoli to zaufanie odzyskujecie. Tu jest ta nadzieja, wsparcie, cuda. Możecie doświadczać wsparcia bezwarunkowego z góry w waszej sytuacji, support, miracles. I jakichś cudów możecie doświadczać aktualnie. Duchowość, tak. Rozwój duchowy. Rozwój duchowy. Ale jeszcze brak równowagi. Trochę podobny. Jest konieczność przepracowania czegoś z przeszłości. Także wy jesteście aktualnie w procesie transformacji i przywracania się do równowagi po jakichś przejściach. Także ta transformacja u was jest silnie widoczna, być może płeć przeciwna to zauważa, że jesteście, że jakieś zmiany w was następują i właśnie idziecie w kierunku tej łagodności i harmonii, jakby płyniecie w kierunku tej łagodności i harmonii. No, trochę jednak wybrzmiewa to, co było na jedynce, diabeł. Także uzdrawiacie się, co to jest ten diabeł, to są lęki, tak? Jakaś silna trauma, niektórzy może zostali zdradzeni, inni po prostu wychodzą z jakiejś traumy, z jakichś trudnych doświadczeń. To może być trauma z dzieciństwa, to może być trauma na późniejszych etapach, niektórzy z was może zdradzeni zostali, trójka mieczy, ale uzdrawiacie się, Red Garden. Wielu z was ma niespełnioną tęsknotę za czymś trwałym, ale przeszkodą jest lęk. Jeszcze takiej pełnej równowagi, harmonii nie ma. Jeszcze nie w pełni jesteście uziemieni, ale powoli z kryzysu wychodzicie, uzdrawiacie się. Tak jesteście postrzegani. Ale też płeć przeciwna widzi, że nie macie zaufania w sprawy miłosnej jeszcze w pełni. Horse. Tak. No jeszcze potrzebujecie z jakiejś strefy komfortu wyjść. I ten koń tutaj zachęca was do uwolnienia lęku i pokonania lęku i bycia bardziej odważnymi, dlatego że w jakiejś ochronnej skorupie wy jeszcze tkwicie i płeć przeciwna to widzi. I sporo was jeszcze takich wewnętrznych napięć i w tych sprawach miłosnych z płcią przeciwną jeszcze za bardzo siedzicie w strefie komfortu. Ogólnie jest zachęta w hienie, pokochanie siebie, tak, pewność siebie, tak. Wielu z was jeszcze brakuje tej pewności siebie, zachęta do budowania wiary w siebie, dare to be different. I też pokierowania się intuicją, tak. Do samodzielności, do inicjatywy was zachęca ta hiena, bo sporo was w lęku, i takiej czy dezorientacji w kontaktach z płcią przeciwną, czy w ogóle jakiejś takiej dezorientacji życiowej, zagubienia. Niektórzy może nadmiernie w marzenia jakieś tam odpływają iluzje. Może nie wiecie właśnie co dalej, tak? Bo też ta trójka była... Takie zastanawianie się, co dalej. Mi się wydaje, że ta trójka buław to jest taka zachęta do wyjścia z niezdecydowania, bo też u was jest silny aspekt niezdecydowania, jakichś lęków, braku zaufania, więc jest zachęta do zaufania, przedsięwzięcia jakichś działań i jakiejś takiej większej inicjatywy, przyjrzenia się swoim lękom. No i tutaj może trzeba zwrócić się o wsparcie, minimalnie do przyjaciół, poprosić inne osoby o wsparcie i zaakcept. Więc otoczenie, ta płeć przeciwna może widzieć, że jakiejś pomocy wymagacie, bo nie do końca jeszcze panujecie nad emocjami. Wielu z was emocje tłamsi, wielu z was nad tymi emocjami nie w pełni jeszcze panuje. I trochę to was niszczy tak od środka. Widać aspekt rozczarowania z kimś prawdopodobnie chcieliście być i to nie wyszło, więc widać aspekt rozczarowania.
że z kimś nie jesteście tak. Rozczarowanie. I decyzja należy do ciebie, czy chcesz tkwić w tym rozczarowaniu i braku zaufania, bo to jest, czy chcesz z tego wyjść, czy chcesz podjąć pracę nad sobą. Rajdo, ten ruch koła jest właśnie też taką zachętą do... To koło jest też zachętą do zmian, do pójścia do przodu tutaj. Także trochę też wybrzmiewa trochę to, co było na jedynce, że potrzebujecie też uwierzyć w siebie, w swoje możliwości i stać się osobami bardziej niezależnymi. Bardziej niezależnymi i cieszącymi się życiem, więc też podobnie jak w jeden. I też jest tutaj aspekt tej decyzji. Decyzja należy do ciebie i właśnie widać to takie zastanawianie się. Tu może na kogoś czekacie, tu może nie wiecie co dalej, może coś się nie udało właśnie w kwestiach miłosnych, może jeszcze liczycie, że ktoś do was wróci. Także ta płeć przeciwna może was właśnie postrzegać jako osobę, która jeszcze na kogoś może tam czeka z przeszłości, czy osobę właśnie niezdecydowaną, za bardzo pasywną. I w jakiś sposób zawiedzioną uczuciowo, tak? As kielichów w odwrocie i królowa kielichów w odwrocie, ale tutaj dobra wiadomość jest taka, że z tych trudnych doświadczeń już powoli wychodzicie i jesteście już na drodze do przywracania się do równowagi, sprawiedliwość. Tej pełnej równowagi jednak jeszcze nie macie, jesteście w drodze. A w czarmsach, jak was ta płeć przeciwna widzi? Tak. Królowa kielichów. Wprawdzie w odwrocie, czyli tutaj coś się wydarzyło. Jako osobę wierną, lojalną. Tak was widzi płeć przeciwna. I przyjacielską. Pies. Wieża dwa razy, wieża i wieża. Jesteście w procesie przebudzania się, transformacji. Jakieś stare struktury odpadają, jabłko. Ale generalnie jako osobę silną i pełną życiowej siły w jabłku. Tak, willpower. Mimo wszystko osobę, która ma dużo siły woli do zmian, bo tu jest zachęta do zmian. I właśnie tutaj ta wróżka ze skrzydłami, też z jednej strony właśnie jesteście w procesie transformacji duchowej i też, ponieważ tam była ta łagodność i ta naturalność, no to właśnie jako taką osobę delikatną, pełną wdzięku, uduchowioną, tak, w wielu przypadkach. I myślę, że ten konik morski łączy się z psem tutaj akurat i ma wymiar lojalności, że jesteście postrzegani jako osoba wierna, lojalna, a ten otwieracz do butelek, o czym, jak was widzi płeć przeciwna w otwieraczu do butelek. Giermek kielichów, tak. Także płeć przeciwna was postrzega jako osobę uczuciową zdecydowanie, chociaż widać, że nie macie jeszcze zaufania w tych sprawach miłosnych, taką sympatyczną, przyjazną. Sympatyczną, przyjazną i taką miłą dla otoczenia. Ale coś tutaj się w waszym życiu wydarzyło, co jeszcze pokutuje. Coś tutaj w sprawach miłosnych nie poszło ewidentnie. I jeszcze to nie do końca jest przerobione, ale jest w trakcie przerabiania. Także jakby jesteście w drodze do przywracania się do równowagi, której jeszcze w pełni nie ma, ale już jesteście w drodze do, tak bym powiedziała. Dajcie znać, moi drodzy, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miłego weekendu i do następnego razu. Cześć.
I witam bardzo serdecznie układ numer 3, działanie Agaty Mszysty. Jak was odbiera płeć przeciwna? Przepraszam, trochę mi w gardle drapie. Kindred Spirits. Tutaj akurat jest informacja, że macie w swoim życiu do czynienia z jakąś bratnią duszą. Wyrocznia wizji numer 9. Jako osobę silną wydaje mi się w tym siłaczu tutaj. Zobaczymy. Będziemy dolosowywać. Sacral chakra. Ok. No mamy tutaj, wybrzmiewa jakiś aspekt jakiegoś odbicia lustrzanego. Z jakąś osobą wy tutaj macie do czynienia, podobną do siebie. I tutaj w relacji z tą osobą transformujecie się, przebudzacie się duchowo i otwiera wam się czakra korony i czakra trzeciego oka. Tu z tą osobą uczycie się wiary w siebie, miłości do siebie, dear. I jak ta karta pojawia się na wiosnę, to możecie spodziewać się odnowienia tej relacji z tą osobą. Albo jakiegoś po prostu większego wzrostu nadziei w to wszystko. To tak przy okazji. Trust in the supportive universe to może też oznaczać, że wy macie wiarę w to, że wszechświat was wspiera, że jesteście taką osobą pełną wiary, zaufania też. Albo jest to zachęta, żeby mieć wiarę i zaufanie. Zobaczymy. Co ciekawe, dwie czakry na trójce, bo mamy czakra gardła. Także wielu z was może być mówcami, czy nauczycielami, czy w jakiś sposób mówcami, może niektórzy w radiu pracują, może być tak, że niektórzy właśnie w jakiś sposób w swojej pracy wykorzystują czakrę gardła, ale też mamy czakrę krzyżową. Ciekawe. Ciekawe, wypatruj znaku. Kiss on trees. Kiss on trees. Szukanie rozwiązań. Możecie być taką możecie być taką osobą, która, jeżeli napotyka jakiś problem, to szukacie jakby nie problemów, tylko rozwiązań, tak? Zobaczymy, czy to będzie w pozytywie. I motyl dwa razy. Butterfly. I tu też motyl. Aspekt transformacji też był na dwójce. Też jesteście w procesie jakiejś transformacji. Otoczenie to widzi, jakby ta płeć przeciwna zauważa jakieś zmiany w was tutaj. Namiętność i... płeć przeciwna was może postrzegać jako taką osobę pełną namiętności, albo pełną w ogóle pasji, bo też ta namiętność może mówić, że... Bo wielu z was może jakąś pasję ma. Ale może oczywiście chodzić dosłownie o namiętność i ship, tak? Zobaczymy. Zamknę reklamę. Myślę, że trzeba dolosować. No, widać ten aspekt tego odbicia lustrzanego. Tu macie z kimś po prostu odbicie lustrzane, jakaś bratnia dusza lub bliźniaczy płomień i te same nauki macie, identyczne nauki. A tutaj jest ten siłacz, więc być może was ta płeć przeciwna postrzega jako osobę silną. Silną, zobaczymy. Dolosujmy. Kindred Spirit. Co z tą relacją tu z odbiciem lustrzanym? Bo przy okazji jakaś relacja wam wyszła. Wielu z was też potrzebuje, bo jest ta czakra krzyżowa, która może być w jakichś zahamowaniach emocjonalnych, że wielu z was albo potrzebuje się emocjonalnie odblokować, albo seksualnie. Albo jedno i drugie. Natomiast oczywiście czakra gardła, przy okazji, bo to jest tyle wątków, przy okazji czakra gardła i czakra sakralna też mogą mówić o kreatywności,
A Kiss Untruth też może mówić o kreatywności, właśnie szukanie rozwiązań, czyli też możecie być postrzegani jak najbardziej. Zobaczymy bardziej, zaraz dolosujemy w jakim wymiarze, bo jak najbardziej możecie być postrzegani również jako osoby pełne kreatywności tutaj, w tych czakrach. Oj, pomieszało mi się wszystko. Co tam, Sisunia? O, jej. No macie jakąś silną karmę z kimś, diabeł, dwójka mieczy w odwrocie. Jakieś silne przywiązanie, czy jakąś silną karmę z kimś macie, czy jakieś silne przywiązanie do kogoś tu czujecie. Jest ten diabeł i ta namiętność, to też możecie być postrzegani jako osoba pełna pasji. Ale akurat, czy ten diabeł ma tutaj wymowę lęku, czy bardziej właśnie pasji? Bo nie zawsze taki diabeł straszny, jak go malują. Czy tu chodzi o lęk? Szóstka kielichów, bratnie dusze. No ewidentnie. Ewidentnie jakaś bratnia dusza tutaj wam wychodzi. I dzięki relacji z tą osobą wychodzicie z lęków i z jakichś iluzji, moi drodzy. To tak wyszło przy okazji. Natomiast też no, ta płeć przeciwna może w tej szóstce kielichu was jako postrzegać. Wielu z was może też mieć wewnętrzne dziecko do uzdrowienia, tak przy okazji. Też ta płeć przeciwna może was postrzegać jako osobę miłą, miłą, szóstkę. Uczuciową i miłą, to podobnie na dwójce był. Ojej, wszystko się rozpada. A tu, czy jest aspekt jakiejś siły w tej tutaj wyroczni wizji? Aha. Brak poczucia bezpieczeństwa, okej. Tutaj się pojawia problem pod tytułem coś pokutuje z waszego domu rodzinnego. Płeć przeciwna jakby to widzi, czy przeczuwa, że tak jest. I widzi waszą jakąś taką izolację, że macie tendencję do izolacji i jakiegoś takiego rozczarowania. Także coś po prostu, jakiś brak poczucia bezpieczeństwa macie wyniesiony z domu rodzinnego i płeć przeciwna to widzi, postrzega. Dir, tutaj kolejny raz jest ten aspekt tego szczególnej jakiejś relacji. Ale dzięki tej relacji przywracacie się do równowagi. Jest to też ktoś z waszej przeszłości bardzo możliwe i to ten aspekt karmy, że macie z kimś karmę silną, tu może być. Jeżeli zaś chodzi o waszą równowagę, to tak częściowo ją macie, częściowo jej nie macie. Sprawiedliwość, trójka monet w odwrocie. Dopiero chyba się przywracacie, bo też ta królowa monet jest w odwrocie. To tak jakbyście się podobnie jak dwa dopiero do tej równowagi przywracali. Jeszcze jej w pełni nie ma. Czakra krzyżowa. Czakra krzyżowa teraz. Tak. No, otoczenie was postrzega jako osobę, która czasami za bardzo działa na oślep pod wpływem emocji. Rycerz buław, tak? Rycerz mieczy, rycerz buław, dwóch rycerzy. Czyli może was postrzegać jako osobę odważną, ta płeć przeciwna, ale też może impulsywną i z problemami emocjonalnymi, czyli jakieś tutaj problemy emocjonalne są. Czy to jest jakaś tendencja do kłótliwości, wywoływania burd, kłótni, czy działania za bardzo pod wpływem emocji, czy działania zbyt impulsywnie, tak? W rycerzu buław. Natomiast rycerz buław, namiętność też właśnie możecie być osobą pełną pasji, jak najbardziej. I tak być postrzegani. No jeszcze wybrzmiewa jakiś brak równowagi emocjonalnej. I tu podobnie jak w dwa,
wielu z was nadmiernie jeszcze kontroluje swoje uczucia, emocje, co was wytrąca z równowagi. I jakby płeć przeciwna to widzi Kiss on Trees. Albo tutaj w jakimś sensie potrzebujecie sami znaleźć klucz do siebie, jak siebie właśnie emocjonalnie odblokować. Bo myślałam, że może tu chodzi o kreatywność, ale tutaj bardziej wychodzą jakieś problemy emocjonalne. Ale nie, silna osobowość też, okej. Silna osobowość też z was wychodzi, tak jak na jedynce. Czyli będziecie bardziej kompatybilni z układem numer 1 niż 2, także silną osobowość macie. Wielu z was może być postrzegani właśnie jako silne osobowości przez tą płeć przeciwną. Niektórzy jako idealiści. Idealiści. Ale raczej by chodziło o silną osobowość. I z jakichś lęków już wychodzicie. Niektórzy, którzy czują, że jeszcze te lęki mają, to potrzebujecie uwolnić się od tych lęków i znaleźć klucz właśnie do siebie, do uwolnienia tych lęków. Throat chakra. As miecz. Potrzebujecie też zmobilizować się do mówienia prawdy. Niektórzy z was nie do końca całą prawdę mówią. I potrzebujecie się, moi drodzy, zmobilizować do odzyskania wiary i zaufania, czy w dalsze życie, czy w ogóle w sprawy miłosne. Wieża, arcykapłan w odwrocie. Także dla niektórych jest potrzeba mobilizacji psychicznej do powiedzenia jakiejś prawdy, a dla innych do zmobilizowania się do pracy z lękiem i odzyskania zaufania. Namiętność. No właśnie. Ta królowa kielichów też była na dwójce w odwrocie, że chodzi o to, że coś wam nie wyszło w sprawach miłosnych. Także jednak też jesteście powiązani z dwójką, bo tam też była ta królowa kielichów w odwrocie, więc chodzi o to, że jakieś rozczarowanie widać. Jakieś rozczarowanie widać. As kielichów w odwrocie i właśnie ten aspekt zaufania, że to otoczenie widzi, ta płeć przeciwna widzi, że nie macie zaufania. I potrzebujecie, dla was jest tu kluczowe znaleźć właśnie ten klucz w tym słoniu do odzyskania zaufania, tak? Do odzyskania zaufania. Ship. Ale silną osobowość macie, tak? Świat. Brak zaufania, tak. Brak zaufania. Może troszeczkę być jakaś taka chęć do dominacji w rydwanie, ale też ten rydwan i ship to może być troszeczkę jak szóstka mieczy, czyli ten brak zaufania jeszcze jest, ale jednocześnie jesteście w procesie właśnie przywracania się do równowagi, rydwan, sprawiedliwość, butterfly i właśnie jakiegoś przebudzenia, tak? Przebudzenia i transformacji w butterfly. Tak, czyli podobnie też do 1, trochę podobnie do 2. Wasza transformacja polega na tym i wielu z was nad tym aktywnie pracuje, bo jest as mieczy, czyli wielu z was o tym wie i podjęło aktywny wysiłek pracy nad sobą w zakresie wyjścia właśnie z tendencji do dominacji, zaborczości i zazdrości i chęci podporządkowywania sobie innych w relacjach miłosnych czy w ogóle w relacjach, ale to już transformujecie i z tej tendencji wychodzicie. Także wy jesteście taką kompilacją 1 i 2 tutaj. Takim kombo 1 i 2. Wypatruj znaku.
Tak, to też było i na jedynce, i na dwójce. Wielu z was właśnie tutaj macie tą relację z tym odbiciem lustrzanym i wielu z was nie chce być samemu. Też jakby otoczenie to widzi, że nie chcecie być sami, a jednocześnie otoczenie widzi, czy płeć przeciwna widzi, że stoicie w jakiejś obronnej postawie, brak zaufania, czy upartej postawie, czy obronnej postawie. Jeżeli zaś chcecie, żeby ta relacja z tą tutaj osobą dla was szczególną przetrwała, to jest duża szansa na to. Szóstka kielichów i akurat zbliża się wiosna, więc bardzo możliwe, że odnowicie tą relację z tą osobą. I wypatruj znaku może oznaczać, że dostaniecie od tej osoby wiadomość lub że pojawi się jakiś istotny znak w tej sprawie. Tu może być też jakaś telepatia, bo tam była widoczna ta czakra korony. Także ta czakra gardła i ta czakra krzyżowa, która też może być właśnie powiązana z kreatywnością, ale bardziej chodzi z odblokowaniem się emocjonalnym tutaj dla was, że potrzebujecie odblokować się emocjonalnie na tą płeć przeciwną i zmobilizować się psychicznie do pracy nad sobą w zakresie wiary i zaufania. I wielu z was już to robi, as mieczy. Albo odkryło tą prawdę, że trzeba to zrobić, albo podjęło świadomy wysiłek pracy nad sobą. Tak, i tutaj so much of me is made from what I learned from you. You will be with me like a handprint on my heart. To jest właśnie nawiązanie do tej relacji tutaj, wyjątkowej, którą macie i z tą osobą macie nauki. To jest nauka przede wszystkim wiary i zaufania tutaj dla was z tą osobą i pewności siebie i wyjścia z zależności. Otoczenie was odbiera jako osobę intuicyjną. Ważka. Mądrą, wąż, ale też będącą w procesie transformacji, uzdrawiającą się. Silną, zdolną do pokonania trudności, słoń. Tak, właśnie. Transformującą się, odbudowującą zaufanie, ale mamy ten aspekt zależności, tak? Mówiłam, że to jest nauka niezależności, że wy w relacjach z płcią przeciwną macie tendencję do wchodzenia na zasadzie współuzależnienia, że możecie się uzależniać emocjonalnie, mały miś trzymający się dużego misia od osoby, czyli jakiś brak poczucia bezpieczeństwa to był widoczny tu. Jeszcze do przepracowania, love. No, prawdopodobnie potrzebujecie wyjść po prostu z lęku, tak? Z lęku. I tutaj jest ten aspekt karmy. Uzdrawiacie jakąś karmę dzięki tej relacji z domu rodzinnego. Z tą osobą też możecie mieć silną karmę, diabeł. A co symbolizuje ta pantera tu? Czy pantera? Nie wiem, co to lew, pantera. Czy chodzi o jakąś skrytość, nieufność, giermek mieczy? Czy niezależność, o co chodzi w tej panterze, czy cokolwiek. Brak równowagi. Aha. Ostrożność, skradanie się, okej. No właśnie, no to się wiąże z tym brakiem zaufania, że ta płeć przeciwna widzi, że wy jesteście ostrożni w kontaktach z tą płcią przeciwną, okej? Ten czarmsik też był na dwójce. Wróżka, motyl, motyl. Może chodzić o waszą transformację, że jesteście w procesie transformacji i otoczenie to widzi, że się zmieniacie. Ale też płeć przeciwna was właśnie postrzega jako silną osobowość, słoń. Ten czarms, ten tutaj bejzbolista. Gdzie był ten słoń? I ten słoń i karta świat oznacza
tą siłę. Siłę, którą macie, i płeć przeciwna widzi waszą siłę. No mimo tego braku zaufania, coś tutaj ewidentnie z domu rodzinnego jest, coś pokutuje, ale ogólnie macie siłę do pokonania tych trudności. I tutaj skutka właśnie, że potrzebujecie się odblokować emocjonalnie. No tą płeć przeciwną. A ten otwieracz też był na dwójce. Że może trzeba się otworzyć właśnie emocjonalnie. Otwieracz, prawda? Że trzeba się otworzyć. Odblokować. O czym mówi ten otwieracz? Tak. Najgorsze już macie za sobą. Możliwe, że z tym bliźniaczym płomieniem czy bratnią duszą zakończyły się sprawy w sposób bolesny, ale najgorsze już się stało, także jesteście w procesie uzdrawiania się i już się po prostu otwieracie na te zmiany. Już po prostu się otwieracie na te zmiany i też bardzo możliwe, że te zmiany były po coś. I też bardzo możliwe, że z tą osobą, z którą się sprawy zakończyły, możliwe pojednanie z tą osobą, szóstka kielichów, czy jakieś odnowienie znajomości, czy relacji. To jest możliwe tutaj, po tym najgorszym. Dajcie znać, moi drodzy, jak to z wami rezonuje. Życzę wam miłego weekendu. No może jutro coś nagram, nie wiem. Dzisiaj to jestem niewyspana ogólnie. A jutro to się zobaczy, jak będzie. Także trzymam kciuki, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.